Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj dotarliśmy na wspólny gołębnik Mazowsze, do miejscowości Czarna, tutaj pod Mińskiem Mazowieckim. Popatrzmy, przed chwilką dosłownie zakończył tutaj się bardzo mocny taki deszcz. Rano było też właśnie bardzo parno, wszystko na to wskazywało. Wczoraj też w nocy bardzo padało, grat nawet. U was też tutaj, Robert, był grat? A kurde, zobaczcie, wszystko mokre, kurde. A teraz jak się Lałoże, nazywa... hej, dobry, dzień dobry. Tak, tutaj teraz kolega Robert Fedorowicz nam opowie, ile tutaj gołębi ma. Dzień dobry, witam. Jak wygląda tutaj? Dzień dobry, witam kolegów. Na razie ze Stasiem cieszymy się, z Andrzejem Kuźmińskim cieszymy się bardzo fajnie, ponieważ nasze gołębie od tygodnia, od półtora, tam mam jakieś delikatne treningi za sobą, zaczęły trenować bardzo mocno. Co do czego się przywiązuje wagę? Do zdrowia. No, gołębie, szkoda, że Krzychu przyjechał późno, bo byśmy pokazali nasze gołębie na żywo, jak trenują. Gdzie pecha mieliśmy? No, jakoś tak wyszło. Warszawa, nie. Warszawa jest tak zakorkowana dzisiaj z uwagi na wyścig pokoju, że nawet już były korki przed, także bardzo duże problemy tak. były. No, jak widzicie, pogoda nie sprzyja, ponieważ jest bardzo duszno, jest gorąco mimo wszystko, ale gołębie sobie świetnie radzą. Widzę, że chętnie latają. No, ograniczam im do maksimum spacerowanie po ziemi, bo raz, że wilgotność, dwa, deszcze przepadują, tam Bóg wie, jakie ptaki srają w to wszystko, potem trzeba wyciągać jakieś wnioski. Zapraszam, koledzy, zobaczcie, jak tam wyglądają te nasze gołąbki. W środku, ułożę szybko. Teraz tak, gołąbki czekają na kolację. One są w tej chwili, no taki leżaczek mają, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Co tak, kolorowo tu mamy, widzimy. No. Białego, szpaczki dwa. No, czerwonego. Trzy melki czerwone. Także gołąbki się trzymają bardzo fajnie jak na razie. Ile ich masz wszystkich razem mniej więcej? Około 1300. Proszę zobaczyć, gołębie są w tej chwili na trzecie pióro. Zaczynają pomału okrywówkę zrzucać. Myślę, że powinno być całkiem przyjemnie. No, to zobaczymy. No, najważniejsza rzeczą taką jak tam, nie wiem, gdzie, co i jak, ale forma zdrowotności mnie tylko interesuje na tą chwilę. Jak będzie dalej, to życie pokaże. Odwróć się do nas, bo tak jak tutaj to nie widzimy, no właśnie. Jak będzie dalej, to życie pokaże. Tu poszczególne boksy, my tam do końca może nie będziemy szli, bo... Pokażemy hodowcom, na nich tam patrzą, co tam. Ale to samo jest. Każdy boks jest taki sam. Lepiej byśmy przeszli tam, bo tam masz przygotowane takie niespodzianki na półce, co chcesz zaprezentować właśnie. Tutaj wiecie co, koledzy, to ja chciałbym pokazać, bo natomiast no, ja wiem, że każdy z hodowców jest, on ma swoją teorię na temat produktów i tak dalej. Natomiast ja swoją teorię już też jakąś tam do jakichś wniosków doszedłem. Wnioski są, nasuwają się same. Zdrowe gołębie i to mnie interesuje. I nie interesują mnie opowieści z krainy tam siedmiu bajek i tak dalej. Interesują mnie gołębie. Zobaczcie, jak wyglądają gołębie w każdym przedziale. Leżą trzy na regale, bo jak widzicie, nie ma w tej chwili już tych siatek. O, patrz, bieniek jaki, konisko, szwedny. Leżą sobie na regale, bo jak widzicie, nie ma tych. Leżą sobie na siatkach, już siatek nie ma, leżą sobie na krasie. I już w tej chwili te siatki nie są potrzebne do spania słoma i tak dalej. Ja myślę, że naprawdę osoby, które mi bardzo pomagają, godne są tego, żeby pokazać kilka rzeczy, które ja osobiście stosuję. Bardzo polecam kolegom, fajne sprawy i uważam, że to jest warto. Pokaż, co masz. Firma Irbapol. Prosty środek, tani środek. Jest to oregano 100% zasypka dla gołębi. Poczekaj, pokaż tu etykietę. Orego Komplet. Orego Komplet 100. Panowie, rewelacja. Pachnie. Poczekaj, powąchaj. Bajeczka. Widzimy. Nakarmę dla młodzików. Kał jest jak dzwonek. Mogę z pracy do was strzelać po tym. Rewelacyjnie się spisuje. Blokuje gdzieś tam coli, blokuje gdzieś te bakterie. Tutaj podziękowania dla Bogdana Pałki, o kilku rzeczach mi powiedział, które są rewelacyjne. Od Pawła Mrowcy super i stabilizer. Ja daję go razem z Irbapola zakwaszaczem. Poczekaj, jak ten zakwaszacz się nazywa, to jest zakwaszacz Frasal Forte. Daje dwa różne, oczywiście w mniejszej dawce. Takie rzeczy plus probiotyk do tego. Pokaż ten, jaki masz tu probiotyk właśnie. To jest probiotyk niespotykany, mało spotykany. Symbiotyk. Jest to rzecz bardzo fajna. Vetline, tak? Tak, to jest firma nieznana, ale probiotyk jest rewelacyjnie, gołębie puch ładnie kładą. Odniesienie środka jest kał. Kał jest odniesienie wszystkiego. Zobacz, Krzysiek, widzisz, jak gołębie się wylegują?
Tu nie ma tego, że gołębie są chore, żeby nie przetrawiają karmy i tak dalej. Proste kilka rzeczy. Jutro, które masz zamiar im zrobić taki trening? To jutro od pogody chyba też zależy to. Od pogody, bo zobaczcie, jestem mokry cały. Jest bardzo parno właśnie. No jak będzie, ogólnie puszczamy gołębie na obloty koło 6. Dzisiaj no siekały niesamowicie po linkach. Problem jest z linkami, nie znają linek. Odchodzą na 5, na 10 km od gołębika. Mam w tej chwili. Linek nie znają. No linek, no drutów nie znają, no. Bo tutaj tych drutów nie ma, one odejdą dużym stadem 300-400, gdzieś tam, tak mam cztery gołębie już rozbite, gdzie mi hodowcy zgłosili, przywieźli mi te gołębie. No to jest taki na razie jedyny mój problem z tym tematem. Na razie, no ja nie wiem, no na razie widzę, że czym mniejsze jakieś cuda nie widy, tym lepiej wyglądają gołębie. Czyli jak się nazywa, możemy tutaj oglądać, co się dzieje. Kolega na stronie internetowej u siebie też zamieszcza. Ja dzisiaj mam tam film do zamieszczenia, pokażę hodowcom, jak gołębie trenują. Tam na stronie internetowej kolega sobie już sam filmy robi, zamieszcza, także tam możemy każdy na bieżąco oglądać, co się tutaj dzieje. Także na razie dziękuję. Ja bardzo dziękuję i zapraszam do odwiedzin osobistych. W niedługim czasie będziemy rejestrować przyloty gołębi. Tak, Krzysztofie? Tak, oczywiście. Tak. Chodzi też tylko o to, że prosimy naprawdę o te rodowody. A jeszcze jedna rzecz, Krzysiu, ważna rzecz. Drodzy koledzy, Krzysztof przywiózł mi tutaj bardzo dużą ilość rodowodów, czystych blankietów. Do wypisywania. Jeżeli ktoś jest czy z okolic Mińska, czy ma niedaleko, czy na weekend, czy gdzieś, gdzie ja mam to ze sobą, chętnie to porozdaję, żeby było łatwiej. Podjechać, proszę, zabrać. Tak, zabrać, kolegom rozdać. Dokładnie. Te rodowody jak najszybciej dostarczyć. Dokładnie tak. No i to tyle w sumie. Wtedy, kiedy będzie się zaczynały loty konkursowe, tutaj kolega ma tak regulamin skonstruowany, wtedy chodzi o uszczenie opłaty i też dostarczenie też rodowody, karty muszą wszystkie być. Ja myślę, że każdy ten regulamin czytał i to jest dla kolegów jasne, że po czterech lotach treningowych, a przed pierwszym lotem nagrodowym, to jest lot treningowy, będą kończyły się na 100 km i lot pierwszy nagrodowy zaczynał się nam od 114-120 km. I tutaj będzie chwila zastanowienia się na to, aby opłacić gołąbki, żeby powstały nagrody, żebyśmy się mogli bawić dalej. Chciałbym tego chciałbym to zrobić jak najlepiej, będę tylko umiał. Mam nadzieję, że się uda, tak? Dobrze, ma się udać. Życzymy powodzenia, bardzo dziękujemy i zachęcamy wszystkich do częstych odwiedzin kolegi. Super, dziękuję pięknie, do zobaczenia, dobry lot.